Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Witam się z Wami prosto z Sycylii, z pięknym widokiem na Etnę. Już na samym dworcu widok był naprawdę przepiękny. Piękny widok miałam również podczas lotu. Zapraszam Was dzisiaj na vloga z Sycylii, ale to nie będzie taki typowy vlog, w którym dowiecie się bardzo dużo o tym miejscu, ani też nie pozwiedzacie ze mną za dużo. No to chyba nie jest dobry start i dobra reklama tego vloga, ale myślę, że i tak będzie się Wam podobał, bo pomyślałam, że zrobię go w takiej luźniejszej formie, coś jak ostatni z Erzinienze, ale tutaj odezwę się do Was też osobiście z twarzą, także nie obawiajcie się, będzie i takie przywitanie. Zaraz po przylocie do Katanii, bo tam też leciałam z Bazylei o szalonej godzinie 7 rano, a uwierzcie mi, z Curychu wcale nie jest tak łatwo na ten pociąg dolecieć i gdyby nie Paweł i to, że chciał mu się wstać razem ze mną przed 4 rano i odwieźć mnie na samolot, no to pewnie byłoby mi ciężko na niego zdążyć. Ale po doleceniu do Katanii udałam się prosto na Stare Miasto. Dzień dobry, witam się z Wami z Katanii. Nie wiem jeszcze jak będzie wyglądał ten film, czy w ogóle powstanie, ale jestem teraz przy amfiteatrze, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. To jest w ogóle pierwsze miejsce, do którego przyjechałam prosto z lotniska. No i co? Na razie jestem zachwycona. Był stres, był strach, dlatego że wczoraj podobno zalało Katanię, także nie wyglądało to dobrze. Ale jak widzicie, dzisiaj już jest ok, świeci słońce, a ja co chwilę w jakimś pięknym miejscu widzę Etnę. Także początek bardzo mi się podoba. Pospacerowałam, pozwiedzałam, zobaczyłam coś, co naprawdę bardzo chciałam zobaczyć, bo powiem Wam szczerze, że jak wpisałam sobie Katania, to oczywiście wyskoczyło mi mnóstwo przepięknych, kolorowych zdjęć, ale to właśnie te teatry, amfiteatry, które można zobaczyć w centrum miasta, otoczone nowymi budynkami, zainteresowały mnie najbardziej. Także nie bez powodu wybrałam to miejsce jako pierwsze i to właśnie tam chciałam się przejść, no i zobaczyć to na własne oczy. Jak Sycylia, to pomarańcze i świeży sok z pomarańczy i granatów sprzedawane na ulicy. Może później się skuszę, ale teraz muszę znaleźć coś do jedzenia. Wybrałam się zjeść coś lokalnego, tak naprawdę na tę restaurację padł wybór zupełnie przypadkowo, ale nie żałuję, bo norma, którą zamówiłam, czyli makaron z bakłażanem i serem, była bardzo, bardzo dobra. Dalszy spacer po Starym Mieście zaprowadził mnie do Pałacu Belliniego. Tam no, było też bardzo, bardzo ciekawie, ale faktycznie okolica dosyć brudna, także no, są plusy i minusy, ale trochę tak całe Włochy, przynajmniej te, w których ja byłam, częściej wyglądają, że są przepiękne, bardzo niesamowicie wyglądające budynki, a tuż obok niestety góry śmieci. Podobno Sycylia pod tym względem jest wyjątkowa i faktycznie jest tam brudniej niż wszędzie indziej, ale mówiąc szczerze, nawet i o Rzymie słyszałam takie rzeczy, że niby jest piękny, ale jednak brudny, więc jadąc do Włoch, no biorę już poprawkę na to, że faktycznie tam nie jest może najczyściej. No i byłam po prostu na to psychicznie przygotowana, w odróżnieniu od tego, co spotkało mnie w Paryżu, ale jeżeli oglądaliście vloga z Paryża, no to na pewno wiecie, o czym mówię. Po dość długim spacerze wybrałam się jeszcze do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dobrze słyszycie, wybrałam się tam tak naprawdę dlatego, że to muzeum było po prostu na mojej trasie spaceru i wydało mi się dosyć interesujące. A wiecie co jest najciekawsze? Że znalazłam tam rzeźby Polki i znalazłam bardzo ciekawy obraz namalowany przez Szwajcara. Tutaj możecie zobaczyć okolice, w której się zatrzymałam. Miałam nocleg dokładnie nad morzem, także naprawdę w przepięknym miejscu. Mogłam sobie spacerować wzdłuż morza każdego dnia, rano, wieczorem, w południe, no i oczywiście z tego korzystałam. Następnego dnia wybrałam się znów na Stare Miasto, bo uznałam, że fajnie byłoby jeszcze troszkę pokorzystać i tego Starego Miasta zobaczyć. Tak naprawdę miałam inny plan, bo tego dnia miałam wybrać się na Etnę, ale pogoda była taka sobie i po prostu mi ten wyjazd na Etnę przełożyli na dzień następny. W związku z tym pojechałam autobusem na Stare Miasto i chociaż te autobusy trochę jeżdżą jak chcą, to generalnie poruszanie się nimi jest całkiem ok. No bo do kupienia biletu można użyć aplikacji, co jest naprawdę super łatwe i fajne. Bilet taki 90-minutowy kosztuje zaledwie euro, więc nie jest to wcale dużo. No i można wtedy tymi autobusami się poruszać po mieście.
Ale tak jak mówię, te autobusy trochę jeżdżą jak chcą, więc w aplikacji często była informacja, że autobus będzie, finalnie on w ogóle nie przyjeżdżał, czasem traciłam pół godziny, żeby czekać na kolejny autobus. No a tutaj akurat widzicie mój spacer po parku, wysiadłam sobie w parku, z którego miał być świetny widok na Etnę, oczywiście nie było przez chmury, ale wysiadłam tam dlatego, że po prostu autobus był bardzo zatłoczony i po prostu sobie z niego uciekłam, stwierdziłam, że stąd przespaceruję się już na Stare Miasto. Tak też zrobiłam i jeżeli jesteście na moim Instagramie, do czego zachęcam, Agnieszka podkreśnik MP, no to mogliście widzieć m.in. rzeczy związane ze świętą Agatą, które zobaczyłam w jednym z kościołów na Sycylii, właśnie w Katanii, i które mnie dość mocno zszokowały, dlatego że ja historii świętej Agaty nie znałam. Jeżeli wy tej historii nie znacie, to zachęcam do zapoznania się, dlatego że powiem wam tak, ja dość często opowiadam o różnych świętych w racji mojej pracy, ale akurat Agaty nie znałam. Ta historia mnie autentycznie przeraziła. Nie będę bardziej może zagłębiać się w tę historię, dlatego że jest to zbyt skomplikowany temat moim zdaniem, ale zachęcam was do zapoznania się i poczytania, tym bardziej jeżeli będziecie się kiedykolwiek wybierać do Katanii, bo święta Agata była właśnie z Katanii. Następnego dnia pogoda już dopisała i było naprawdę pięknie, a ja nareszcie mogłam wybrać się na Etnę. Możecie to zrobić na kilka różnych sposobów. Możecie pojechać tam wynajętym samochodem oczywiście, możecie pojechać tam autobusem, który podobno jeździ bardzo, bardzo rzadko, ale jeździ. Ja wybrałam opcję wycieczki jeepem i trekkingu z przewodnikiem. Wydało mi się to najbardziej interesującą opcją, no i też nie oszukujmy się, najbardziej wygodną w moim przypadku. Pogoda była przepiękna, my dość szybko wjechaliśmy ponad chmury, bo byliśmy na wysokości około 2000 metrów. No i tam wybraliśmy się zobaczyć kratery. Spacer po kraterach był naprawdę niesamowity. Było dość sporo ludzi, ale im dalej szliśmy, tym było tych ludzi znacznie, znacznie mniej. Nawierzchnia dosyć trudna, zwłaszcza jeżeli ktoś tak jak ja ma problemy z kolanem, no bo faktycznie było dosyć grząsko, troszkę się nogi osuwały, no ale dla osób, które mają problem z ekspozycją, no to momentami faktycznie było bardzo ciężko. Tutaj możecie zobaczyć kratery, o których przewodnik opowiadał nam, że są jak guziki w koszuli, jeden za drugim, ponieważ kiedy lawa płynęła, to właśnie wybuchało to co jakiś czas i tworzyło takie kratery, które właśnie wyglądały jak guziki w koszuli. On mówił nam, jak to się dokładnie nazywa, ale niestety nie umiem znaleźć tej nazwy po polsku, także musicie mi wierzyć na słowo. Opowiadał nam o faunie i florze tego miejsca, opowiadał o roślinach, które tam żyją, a także o zwierzętach, o liskach, o różnych myszach, o różnych wiewiórkach. Także było to naprawdę bardzo ciekawe i dużo mogliśmy się dowiedzieć. Jestem właśnie na Etnie. Oddzieliłam się od grupy na chwilę, dlatego że grupa poszła na szczyt jednego z kraterów, a ja nie czułam się pewnie, pomijając, że jakby lęk wysokości, to bardzo mocno się usuwały kamienie, a wiecie jak ja mam z nogą, więc lepiej nie ryzykować. Po co kusić los? Spotkamy się po tej stronie krateru, więc sobie tylko przeszłam kawałek. Na wycieczkę wybrałam się z zorganizowaną, którą zabukowałam przez Viator. I mam nadzieję, że przyda wam się troszkę ten film, w którym dowiecie się co nieco o tym, jak ta wycieczka wygląda, ile kosztuje i tak dalej. Ja póki co jestem bardzo zadowolona, także się cieszę. Zobaczymy, jak będzie później. Jeszcze mamy trochę rzeczy w planach, także jeszcze troszkę fajnych rzeczy tutaj zobaczę. Opowiadał nam dużo o strukturze skał, o tym, jak się tworzyły. Opowiadał bardzo dużo również o samej Etnie, o tym, kiedy były większe erupcje, o tym, ile ma kraterów, i byłam zaskoczona, bo powiedział, że ogólnie kraterów ma ponad 250, z czego oczywiście znaczna większość jest już nieaktywna, ale fakt faktem, że one nadal tam są widoczne, także sporo z nich mogliśmy również zobaczyć. I mogliśmy zobaczyć również najświeższe fragmenty lawy, te, które wyrzucił wulkan zaledwie w sierpniu, kiedy był ostatni taki większy wybuch. I faktycznie ja też to obserwowałam, bo zastanawiałam się, jak to się odbije na moich planach.
Byliśmy również w jaskini wulkanicznej, także tam zeszliśmy w dół do jaskini, dostaliśmy oczywiście kaski, także wszystko odbyło się bardzo, bardzo bezpiecznie i generalnie wyjazd uważam za bardzo, bardzo udany, a taka wycieczka z przewodnikiem to jest koszt około 60 euro. Wzięłam mikrofon, bo jestem przy ulicy. To jest bardzo, bardzo głośno. Ale pomyślałam sobie, że to jest ten moment, kiedy chcę się do Was odezwać. Podejmowałam już sobie próbę, jedną na Etnie dzisiaj, a drugą pierwszego dnia. Jestem w Katanii już czwarty dzień i jutro wylatuję, ale jeszcze idę sobie pospacerować. Zatrzymałam się w takim małym Airbnb, w zasadzie tutaj teraz za mną. Jutro Wam pokażę, jak to wygląda, dlatego że będę jeszcze jutro nagrywać pewnie Wam pokój, bo generalnie bardzo fajne miejsce. Nie jest tanie, ale jest naprawdę mega fajne przy samej wodzie, więc sami rozumiecie. Można sobie wyjść wieczorem na spacer rano, fantastyczny wschód słońca, więc no po prostu bardzo mi się dobrze tutaj było. Jestem ten czwarty dzień i jak widzieliście, coś tam nagrałam, ale w sumie nie za dużo. Ale to trochę dlatego, że starałam się ten urlop wykorzystać na maksa dla siebie i udało mi się to. Tutaj możecie zobaczyć jednego z kotów, które tutaj żyje. Teraz może mi się uda pokazać Wam więcej, bo tu niedaleko żyją takie małe kotki. Trochę Wam więcej o nich opowiem. Ale faktycznie kotów żyje tutaj bardzo dużo i mogłoby się wydawać, że nie jest to idealne miejsce na koty, biorąc pod uwagę, że jest nad samą wodą i tak dalej, ale one tutaj mają gdzie się schować, więc chyba dlatego im się tutaj podoba. I już powoli możecie widzieć kotki. Jeden czarny tutaj się kręci. Ale może będzie widać maluchy i mamusie. Tutaj są dwie rodzinki maluchów. O, z tym panem już się znamy. Są maluszki. Nie wiem, czy będziecie je widzieć. Centralnie teraz na środku mojego ekranu taka mała kulka beżowa. Te malutkie kociaki są tutaj ze swoją mamą. One są trzy. Jeden czarny, dwa takie właśnie beżowe. One żyją sobie tutaj w skałach. One kiedyś żyły tam niżej z tego, co mi ta kobieta opowiadała, ale zdecydowały się przyjść tutaj, kiedy ostatnie dni były takie duże nawałnice i faktycznie bardzo, bardzo tutaj po prostu fale były duże i było po prostu niebezpiecznie. Tam na środku możecie teraz zobaczyć mamusię, teraz Wam wskażę, która właśnie karmi jednego malucha. Tutaj możecie jednego białego widzieć, on jest taki sprytny, taki śmieszny, fajny kotek. Dużo się bardzo bawi, taki sympatyczny. No i teraz się możecie zastanawiać, czemu ja Wam w ogóle o tym opowiadam i co to w ogóle Was obchodzi. Najpewniej nie obchodzi Was to absolutnie nic i pewnie mnie też by to nie obchodziło, ale ta pani, z którą tutaj rozmawiałam, była naprawdę niesamowita, bo ona tutaj akurat była i karmiła kociaki, kiedy ja tutaj podeszłam i zobaczyłam, że jeden z kociaków jest pod jej wózkiem, bo ona miała do rowera przyczepiony wózek. Kolejna karetka jedzie. Powiedziała mi, że pod wózkiem ma kotka, żeby uważała, kiedy będzie stąd odjeżdżać. A ona powiedziała, że tak, tak, wie, że on zawsze jej wchodzi pod ten wózek. No i tak od słowa do słowa doszliśmy do tematu takiego, że opowiedziała mi o tym, że ona do tych kotów przychodzi co najmniej dwa razy dziennie. Ona uważa, że ten kot jest tutaj szczęśliwy, że się tutaj dobrze czuje i powiem Wam szczerze, że ja tak sobie potem obserwowałam te koty, zastanawiałam się nad tym i faktycznie wydaje mi się, że ona ma rację. Ja zawsze uważałam, że jest mi mega szkoda w ogóle dzikich kotów, ale w tej sytuacji tutaj one są zdrowe, one są szczęśliwe, ogonki do góry, wiecie, mają co jeść, więc jakby naprawdę te kotki wyglądają zadowolone. Nie wiem, jak to jest na 100% w kwestii zdrowia, chociaż ona mi mówiła, że robi generalnie tak, że jak coś się dzieje, no to też wiadomo, że odpowiednie służby są poinformowane, a kotki są zaopiekowane. W każdym razie ona mi opowiedziała, że jak tutaj przyszła po raz pierwszy rok temu, zobaczyła tą właśnie jasną kotkę, to ta kotka spojrzała jej w oczy i zabrała od niej cały smutek, cały strach i ona wtedy poczuła, że chce się tym kotem opiekować i że właśnie od tamtej pory do tych kotów przychodzi. Pięknie o tym opowiadała i w ogóle o tym związku człowieka z kotem, wiecie, no opowiadała, że nie wystarczy kota nakarmić, żeby on był szczęśliwy, trzeba dać mu przestrzeń, trzeba jakby słuchać jego potrzeb. Bardzo mi się to podobało, bo jak wiecie, sama mam kota, więc bardzo przyjemnie mi się tego słuchało. No, spędziliśmy sporo czasu na rozmowie i widziałam ją też wczoraj, także naprawdę bardzo ciekawa osoba. Jeżeli bylibyście w Katanii, to jest szansa, że też ją tutaj być może spotkacie. A w kwestii tego, co ja tu właściwie robię i dlaczego ten vlog jest taki chaotyczny i czemu się niewiele dowiecie o samej Katanii tutaj, ani Sycylii, no to powiem Wam tak, odpoczywam. Wyjechałam sobie tutaj sama, żeby odpocząć,
żeby zresetować głowę, żeby nie pracować. Także odbijam po prostu jak ping-pong wszystkie piłeczki z pracy, które dostaję. A ja naprawdę potrzebuję tego resetu i w ogóle chciałabym takich resetów od pracy robić sobie więcej, bo od 8 lat naprawdę mam ich mało i wielokrotnie wyjeżdżałam również z Pawłem i w międzyczasie pracowałam. Nie chciałabym tego. Chciałabym teraz, aby to się zmieniło. Ten vlog jest taki chaotyczny, dlatego że postanowiłam nie nagrywać takiego typowego vloga, tylko nagrywam wtedy, kiedy mam ochotę. Także nagrałam Etnę, trochę nagrałam Starego Miasta, mogliście widzieć, pewnie coś tam wam poopowiadam w offach, ale generalnie robię to, na co mam ochotę. Mam ochotę siedzieć cały dzień, gapić się na koty, gapię się na koty. Mam ochotę pojechać na Stare Miasto, zjeść kalmara, jadę i jem kalmara. Także naprawdę takie coś jest super i wyjechanie samemu gdzieś też jest super. I naprawdę to jest ekstra, bo robicie to, na co tylko i wyłącznie wy macie ochotę. Obiecałam wam jeszcze pokazać pokój. Plecak już spakowany. To zostawiam tak, no bo oni tak się muszą to wszystko wyprać. Pokój jest bardzo spoko, ale najfajniejsze w nim jest to. Widok na morze. No tutaj niestety jest ulica, ale nie przeszkadza to zupełnie. Bo faktycznie widok jest super. Dzisiaj miałam również piękny wschód słońca, mogliście to przed chwilą widzieć. A ja zbieram się już na lotnisko. Mam tam zaledwie 8 km, ale połączenie tak fatalne, że wyjeżdżam dużo, dużo wcześniej niż trzeba. Także pa, pa, Katanio.